Sałatka z jajkami przepiórczymi i serami, delikatną w smaku mozzarellą i mocną fetą. I właśnie przygotowanie zaczynam od pokrojenia naszych serków. Najpierw fetę. Fetę kroję w drobną kostkę, a mozzarelli użyłem w małych kulkach. Przekrajam je po prostu na pół. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej naszych ciekawych przepisów, to zapraszam do częstego oglądania naszej strony www.kulinarnatv.pl. I jeszcze pomidorki koktajlowe. Kroję je na ćwiartki i zaczynam układanie sałaty. Miks sałat z rukolą układam na talerzu, na nie wysypuję nasze serki, fetę, mozzarellę i pomidorki. I wreszcie czas na tytułowe jajka przepiórcze. Gotuję je na twardo, 4 minuty, studzę, obieram i przekrajam na pół. Układam na sałatce. Dodam jeszcze szczypiorek, który urozmaici smak naszej sałatki. Kroję go drobno i posypuję nim ją. A teraz przyprawianie. Użyję klasycznych przypraw. Posypuję świeżo zmielonym pieprzem, solą, polewam oliwą z oliwek extra virgin, a także sosem balsamicznym. Sałatka jest bardzo delikatna i ciekawa w smaku dzięki rozmaitym użytym produktom. A to, że zawiera w sobie bardzo małe jajeczka, wcale nie musi być powodem do kompleksu, więc koniecznie zróbcie ją w domu.